Choć Wigilia przypada dopiero na 24 grudnia, to zwyczajowo na kilka dni przed odbywają się spotkania wigilijne różnych środowisk. Podczas spotkań przy stole zasiadają wspólnie zarówno mieszkańcy poszczególnych dzielnic, jak i członkowie wspólnot samorządowych, stowarzyszeń czy placówek oświatowych. Jedno z takich spotkań wigilijnych odbyło się w Radzie Wspólnoty Samorządowej Sobięcin, gdzie przy wspólnym stole zasiadły dzieci. Tradycyjnie po przywitaniu przez przewodniczącego RWS Sobięcin Romualda Lindnera oraz proboszcza parafii świętego Józefa Tadeusza Wróbla wszyscy obecni na sali podzielili się opłatkiem. Drogie dzieci, szanowni opiekunowie, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jedne z najbardziej radosnych, szczęśliwych świąt. Ja z mojej strony, ze strony Rady Wspólnoty Samorządowej Sobięcin i Gaj, życzę Wam wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, szczególnie w szkole, aby się Wam jak najlepiej wiodło. Drogie dzieciaki, pragnę wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby te święta przyniosły wszystkim radość, żeby te święta były czasem szczęśliwie przeżytym, szczególnie w gronie bliskich, przyjaciół, i żeby ta radość nie ograniczała się tylko do choinki, prezentów, ale byście też znaleźli drogę do źródła tych świąt. A co jest źródłem tych świąt? Zwyczaje tylko i to, co na stole i pod choinką, czy źródłem jest Chrystus, który się rodzi, prawda? Dlatego też, jak teraz życzę Wam, żebyście odnaleźli radość i szczęście, to też pragnę każdemu życzyć, żeby odnalazł Jezusa, który przychodzi, nie patrzy na zimno, nie patrzy na różne sytuacje, nie patrzy na człowieka, czy dobry, czy zły, ale pragnie przyjść do każdego, by go przemieniać i by go ubogacać i darzyć radość. Tego Wam z serca życzę. I zawsze jest tak, że przy opłatku, bo pewnie się już nie spotkamy, przynajmniej może nie z wszystkimi, składa się również życzenia na nowy rok. Niech i on będzie szczęśliwy, niech przyniesie same sukcesy, same radości, same zwycięstwa, promocje do następnej klasy, piątek i szóstek w dzienniku. No i tak patrzę i życzę Wam też i kochających wszystkich domowników. Wszystkiego dobrego. Przełamiemy się też okładkiem, zanim... Zanim jednak dzieci przystąpiły do spożywania wigilijnych potraw, wystąpili przed nimi ich rówieśnicy. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a nie grają królem.